No, nauczyciele powinni cały czas doskonalić swój warsztat pracy. Wiadomo, że trendy w wychowaniu fizycznym, trendy w aktywności fizycznej cały czas się zmieniają. Przychodzą nowe, bardzo ciekawe przybory i nauczyciel cały czas poszukuje nowych form aktywności i dlatego taka konferencja bardzo dobrze wpisuje się w doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela. Wiadomo, że nauczyciel jest przyzwyczajony do takich klasycznych form, a więc pracy z piłkami, do siatkówki, pracy z piłkami, do koszykówki. Tutaj mamy inne, fajne, kolorowe, ciekawe ćwiczenia, które wyszły z ćwiczeń rehabilitacyjnych, a więc są bardzo zdrowe, bardzo lubiane przez młodzież też na zajęciach wychowania fizycznego, bo są niezbyt intensywne, a więc wiadomo, że zwłaszcza dziewczęta nie lubią się zbytnio pocić, a pożytek z tych ćwiczeń jest na zajęciach wychowania fizycznego dla zdrowej postawy, dla prawidłowego rozwoju bardzo duży. I nauczyciele w większości znają różne formy, ale tutaj poznają inne, może jeszcze ciekawsze, bo prowadzone przez naprawdę najbardziej wybitnych instruktorów, których mamy w Opolu i którzy cały czas się doskonalą, którzy jeżdżą. Ci instruktorzy, którzy prowadzą dzisiaj zajęcia, cały czas też się rozwijają. Śledzą, co się dzieje na zachodzie, co przychodzi do nas nowego. Mają swoje kursy doskonalenia, doskonalące, robią uprawnienia instruktorów międzynarodowych, a więc na pewno mają dużo ciekawego i dużo ciekawych ćwiczeń do pokazania. A nauczyciele, jak widzi pani, mają komórki, teraz nagrywają filmy, zapisują sobie to, co ciekawsze ćwiczenia, które być może widzą po raz pierwszy. Liczy się Politechnika.